Witam Was, kochanie, bardzo, bardzo serdecznie. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani. Piękny przykład. To jest tak naprawdę cel tych wykładów, aby Bóg nam to objawił. Badaj mnie, Boże, poznaj moje serce. Doświadcz, poznaj moje rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani. To tak, tytułem wstępu tego psalmu, który Dawid czytał na rozpoczęcie. Moi drodzy, kontynuujemy nasze rozważania z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału. Pamiętamy, że jesteśmy w kazaniu na górze już dłuższy czas. Jak Bóg pozwoli, to jeszcze długo, długo w nim pozostaniemy, bo jest ono niezwykłe, jest ono niesamowite, więc tyle bogactwa i treści w nim jest, że będziemy chcieć po trochu podążać w rozważaniu kolejnych słów. Pamiętamy, że za nami są już dawno omówione błogosławieństwa, do których już nie wracamy, ale to zdanie, które jest takim jakby kluczem czy rozszerzeniem, ale co jakiś czas będę powtarzał. To jest 20 werset. Albowiem powiadam wam, inny przekład mówi, ostrzegam was, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To jest słowo do nas, moi drodzy. Jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie większa, nie mamy co marzyć o tym, że znajdziemy się w niebie. Jeżeli będziemy chcieć się, podobnie jak faryzeusze, skupiać tylko na faktach, na czynach, a nie na sercu, to jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To jest przesłanie, które Jezus tutaj w następnych wersetach mocniej akcentuje i rozdrabnia na szczegóły. Mówiliśmy o tych obrazach. Ja na początku, na chyba 3 wykłady wcześniej, kolejność mi się już myli troszkę, ale kiedy robiłem wstęp jakby do tego rozważania, mówiłem, że te obrazy, czyli kwestia morderstwa, cudzołóstwa, rozwodów, przysięgi i tak dalej, to nie jest kodeks etyczny, wokół którego mamy się skupić. To są obrazy, które Jezus nam daje, żeby przekazać jedną prawdę. To jedną prawdę cały czas omawiamy, cały czas do niej wracamy, czyli kwestia naszego serca. Kwestia naszego serca, co jest tak naprawdę w naszym sercu. Obraz pierwszy, którym Jezus się posłużył, nie będzie zabijał, a ja wam powiadam, że każdy, kto by się gniewał na brata swego, to już zabił, mówię to oczywiście skrótowo. To już sobie omówiliśmy, myślę, że dosyć dokładnie, bo i na niedzielnej usłudze, i na wtorkowej była kontynuacja. Więc pamiętamy, że Jezus przywraca ten oryginalne znaczenie tym słowom. Nie chodzi o samo morderstwo, chodzi o postawę serca, o chorobę serca, która powoduje gniew. Pamiętamy, że Jezus zrównuje konsekwencje naszego gniewu, naszych myśli złych w stosunku do brata, siostry i w końcu naszego nieprzebaczenia. To jest tak bardzo, bardzo mocne. Zrównuje z morderstwem. Ale mówiliśmy o tym szczegółowo, więc pójdziemy dalej. Podobnie jest z tym tekstem, który mamy dzisiaj do omówienia. On również idzie dużo, dużo, dużo szerzej niż sam fakt czynu, o którym tu jest mowa. A więc przeczytajmy sobie ten fragment. Mateusza, 5 rozdział, od 27 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłubie i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożytecznie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie,
że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Podobnie jak w sytuacji obrazie poprzednim, tak i tutaj Jezus od razu kieruje uwagę słuchaczy na podstawowy fakt. Oto faryzeusze, jak w przypadku morderstwa, tak samo i w przypadku cudzołóstwa, twierdzili i nauczali w synagogach, że chodzi o sam akt cudzołóstwa, o sam akt stosunku seksualnego ludzi niebędących w małżeństwie. I dopóki to się nie wydarzyło, to uważali siebie i innych za doskonale sprawiedliwych. Ale tak naprawdę pomijają całą głębię tego przykazania. Mam wrażenie, że oni, czyli faryzeusze uczeni w piśmie, choć byli znawcami zakonu, to jakoś nieuważnie przeczytali nawet dekalog. No bo przecież dziesiąte przykazanie mówi: nie pożądaj wielu tam rzeczy, ale między innymi żony bliźniego swego. To przykazanie nie można rozpatrywać w oderwaniu od przykazania nie cudzołóż. One idą razem. Więc już dziesiąte, ostatnie przykazanie mówi wyraźnie: nie pożądaj. Czyli już sam fakt skupiania się na wyłącznie akcie dokonanym cudzołóstwa i nic więcej jest nieporozumieniem. Dlatego, że dwa wersety dalej, czyli dziesiąte przykazanie, mówi już głęboko: nie pożądaj. I to jest zresztą to, co Jezus mówi za moment. I tak jak powiedziałem, Jezus i w tym przypadku przywraca nam ten oryginalny, właściwy porządek, oryginalne, właściwe znaczenie tych słów. I także mówi nam o konsekwencjach. Konsekwencje mówiłem ostatnio, bardzo szeroko, więc tylko wspomnę. Mówiliśmy o tym, że można popełnić coś fizycznie. Mówiliśmy o morderstwie, dzisiaj o cudzołóstwie. I wiemy, jakie są niewyobrażalne konsekwencje, że tak powiem, w życiu doczesnym. A tak samo i w życiu wiecznym. Ale jeśli to się popełnia tylko w myślach, ale jeśli to się popełnia tylko w sercu, to te konsekwencje w życiu doczesnym są niezauważalne dla nikogo. Ale wieczne są takie same. Więc o tym musimy pamiętać. Moi drodzy, Stary Testament, na którym przecież wzorowali się i skupiali zakonoznawcy, mówił wyraźnie, że za grzech cudzołóstwa jest śmierć. I nawiasem mówiąc, śmierć obojga. Nie tylko kobiety lub nie tylko mężczyzny, ale obojga. Takie było prawo, taki był zakon i zakonoznawcy, faryzeusze uczeni w piśmie doskonale o tym wiedzieli. Ale tak nawiasem mówiąc, pamiętacie tą sytuację, kiedy byłoby im wygodniej zrobić co innego? Jana, Ewangelia Jana to opisuje, 8 rozdział. Kiedy złapano kobietę na jawnym cudzołóstwie, pisze jawnym, czyli to musiał być fakt dokonywany, musieli być w dwójkę. A przyprowadzają tylko kobiety. Widzicie, jaka obłuda, jaka perfidia z ich strony. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu, chyba przy okazji Dni Opamiętania, na niedzielnym nabożeństwie zgłębiałem ten temat i mówiłem, że bardzo prawdopodobne jest, że ten mężczyzna to był ktoś w zmowie z faryzeuszami, bo to był wszystko jakby spisek w kierunku Pana Jezusa, ale to temat jakby poboczny. Wracam do głównej myśli, że za grzech cudzołóstwa była kara przewidziana śmierci. Gdybyśmy otwarli, nie będziemy tego czynić ze względu na czas, trzecią księgę Mojżeszową, 20 rozdział, tam jest cały czas mowa o moralności, albo może bardziej niemoralności seksualnej. I to się nie zawęża wyłącznie do cudzołóstwa czy przeteczeństwa, ale ogólnie mówiąc, tam jest, możecie sobie poczytać, jak szeroko to tam jest rozumiane. Ale co mnie poruszyło, czytając te fragmenty i inne, że Pan Bóg, opisując te sytuacje, bardzo akcentuje po prostu grzech. I za każdym razem, kiedy mówi o cudzołóstwie czy o innej nieczystości seksualnej,
kiedy mówi o ukamienowaniu czy o karze śmierci, mówi tak: usuniesz grzech spośród siebie. Usuniesz grzech spośród siebie. Zacytuję kilka wyrwanych zdań z tamtego miejsca i pisze tak: nie splamisz ziemi grzechem. Nie kalajcie samych siebie grzechem. Moi drodzy, to jest osadzone ogólnie pojętym słowie grzech. 26 werset 20 rozdziału tej trzeciej księgi mówi tak: będziecie mi więc świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Więc, moi drodzy, dlatego, że ten temat czystości czy nieczystości seksualnej sama Biblia osadza w bardziej ogólnym kontekście grzechu. Tak i ja chcę dzisiaj zrobić. Moi drodzy, chcę, abyśmy na chwilkę porozmawiali po prostu o grzechu. Abyśmy przez chwilę zastanowili się, czym jest grzech. To jest niezwykle ważne, abyśmy zrozumieli, jak straszny, jak strasznie też niebezpieczny jest grzech. I jak bardzo niebezpieczne jest jego lekceważenie. Być może to w dzisiejszych czasach troszkę niemodne o tym mówić. I może wielu ludzi, może wielu chrześcijan nie do końca rozumie okropieństwo i siłę grzechu, jego duchowe konsekwencje, a też wrażliwość Boga na grzech. Tak jak ten końcówka psalmu 139. Czytaliśmy: zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani, czyli grzechu. Grzech to nie tylko coś, co dzieje się między nami ludźmi, to Boga rani. Moi drodzy, jak straszny, jak okropny jest grzech i jaką ma moc, świadczy choćby ten fakt, że nie było na świecie żadnej siły zaradczej, żeby się mu przeciwstawić. Przez wieki. Nic i nikt nie mógł przezwyciężyć grzechu. To taka moc, to taka siła, że jedynym rozwiązaniem na pokonanie grzechu musiało być to najmocniejsze, czyli przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa na ten świat. Jego śmierć na krzyżu, zapłacenie najwyższej z możliwej ceny. Więc już sam ten fakt mówi nam, jak potężny jest grzech, jak niszczycielski jest grzech. Moi drodzy, gdyby była jakakolwiek inna możliwość, z całym szacunkiem to mówię, to wiecie, Bóg nigdy nie zezwoliłby na tak dramatyczne cierpienia swojego Syna. Ale nie było. Nie było takiej możliwości. Moi drodzy, więc każdy, kto nie rozumie, jak dramatyczny jest grzech, jakim okropieństwem jest grzech, też nie doceni tak naprawdę ofiary Jezusa na krzyżu. Nie do końca doceni, czym jest zbawienie, czym jest odrodzenie, czym jest nowe życie. A w konsekwencji też nie jest do końca wdzięczny Bogu za to. Przecież niebezpieczne też jest takie spłycanie Ewangelii, a może nawet powiem ewangelizacji. Takie spłycanie, kiedy nie mówi się wiele o grzechu, tylko mówi się o tych pozytywnych sprawach. Jezus jest dobry, Jezus przebaczy, Jezus to twój przyjaciel, uwierz tylko, a wszystko ci się poukłada. Pomódlmy się, może tu na ulicy, wszystko jest okej. Ja nie mówię, że świadczenie i modlitwa na ulicy jest zła. Zła jest, jeżeli jest płytka. Jeżeli to nie jest coś, co porusza serce tego człowieka. Jezus tak nie robił. Jezus zawsze mówił bardzo głęboko. Jego nauczanie rozpoczyna się od słów: upamiętajcie się. Ewangelia, którą Jan Chrzciciel zaprezentował, tak samo od tych słów się rozpoczynała. Jezus był świadomy jakby psychiki ludzi i on, choć tak bardzo mu na nich zależy, on nigdy nie podawał łatwej Ewangelii. On zawsze pytał: jesteś świadomy kosztów uczniostwa? Zapraszał, ale był szczery. I zaraz mówił, że to wymaga pójścia bez kompromisu. Zaraz mówił, że to wymaga zerwania całkowitego z grzechem i pójścia na całość za nim. Moi drodzy, grzech, jak mówiłem ostatnio i dzisiaj będziemy o tym dużo jeszcze mówić, to nie tylko czyny. To nie tylko to, co widzimy, że ktoś zrobił, czy my sami.
ale to jest postawa serca. A świętość to nie jest tylko powstrzymywanie się od tego, by czegoś nie robić, ale to jest czyste serce. Ale to jest serce, które unika grzechu. Serce, które nienawidzi grzech. W końcu, wiecie, grzech to nie jest tylko to, co jest na zewnątrz. Grzech to nie są te czynniki zewnętrzne, te okoliczności, te pokusy, choć najczęściej one są grzeszne. Ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Prawdziwy grzech to jest tutaj, w sercu. To jest to, że ja pokuszę się na to, co jest oferowane. To jest stan mojego serca, które pragnie tych rzeczy. Jezus mówi, że to z serca pochodzą złe myśli, morderstwa, cudzołóstwa itd., itd. Moi drodzy, grzech to jest straszna siła, niszcząca siła. I co więcej, moi drodzy, jesteśmy wobec niej bezradni. Sami. Sami wobec grzechu jesteśmy bezradni. I to musi powodować jedno. Naszą ucieczkę do Jezusa. I to i tych ludzi, którzy są zbawieni, i tych, którzy nie są zbawieni. Ci, którzy jeszcze nie poznali Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, to świadomość bezradności wobec grzechu powinna spowodować tylko to jedno. Biegnę do Jezusa. On mi da nowe życie. On zabierze moje serce stare, kamienne, a włoży mi to, którego będzie kochać. On przebaczy moje grzechy. Tylko w Nim jest moja nadzieja. Ale również my wierzący. Ten niechże znany fragment z listu Jana, kiedy Jan mówi, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Prawda? To jest wymóg, to jest oczekiwanie, abyśmy nie grzeszyli. Ale jeśli się to wydarzy, to musimy mieć tą samą postawę. Postawę bezsilności, bezradności wobec grzechu. I ucieczkę do Jezusa. Ucieczkę pod krzyż. Ucieczkę pod krew Jezusa, która oczyści nas. Nie wiem, czy pamiętacie to, co mówiliśmy na początku naszych rozważań. Kiedy mówiliśmy o tym pierwszym błogosławieństwie. Błogosławieni ubodzy w duchu. To jest to. Ubogi w duchu. Wiedzący, że bez Jezusa, bez Jego mocy, bez Jego oczyszczającej krwi jesteśmy bezradni wobec grzechu. Ale jesteśmy ubłogosławieni, że możemy do Niego uciekać. A więc, moi drodzy, to też powoduje to, że uciekamy do Jezusa, to, że zostajemy oczyszczeni z grzechu. To też musi spowodować jakąś reakcję naszego serca. A więc myślę tutaj o reakcji wdzięczności i miłości. I miłości. Jest takie słowo, którego za chwilkę zacytuję, kiedy Jezus mówi, że komu mało przebaczono, ten mało miłuje. Jeżeli mało miłuję, to znaczy, że nie mam świadomości, ile mi przebaczono. Tak mogę to sparafrazować. I myślę, że nie popełniam tutaj błędu. Przeczytajmy sobie ten fragment. Będę czytał z przekładu tego nowszego, parafraza Słowa Życia, to jest Łukasz, 7 rozdział, od wersetu 36. Jeden z faryzeuszy zaprosił Jezusa do swego domu na posiłek. Gdy już zasiedli do stołu, pewna kobieta lekkich obyczajów dowiedziała się o miejscu pobytu Jezusa i weszła tam z butelką bardzo drogiego, wonnego olejku. Uklękła z płaczem u Jego stóp, a jej łzy kapały na nie. Wtedy własnymi włosami je wytarła, po czym zaczęła całować i namaszczać olejkiem. Widząc to, faryzeusz pomyślał sobie, jeśli on nie wie, kim jest ta grzeszna kobieta, która go dotyka, to kiepski z niego prorok. Lecz Jezus, znając jego myśli, rzekł, Szymonie, chciałbym ci o czymś opowiedzieć. Dobrze, nauczycielu, powiedz, odparł Szymon. Pewien człowiek miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien równowartość kilku tygodni pracy, a drugi kilku godzin pracy. Ponieważ żaden z nich nie był w stanie zwrócić pieniędzy, łaskawie darował im dług. Jak myślisz, który z nich będzie mu bardziej wdzięczny? Sądzę, że ten, któremu umorzył większy dług, odpowiedział Szymon. Masz rację, potwierdził Jezus. Wtedy wskazał Szymonowi kobietę i rzekł, popatrz na nią. Gdy wszedłem do twego domu, nie podałeś mi wody do obmycia stóp skórzu. Ona zaś obmyła je własnymi łzami i otarła włosami.
Nie przywitałeś mnie tradycyjnym pocałunkiem, a ona nie przestaje całować moich stóp. Nie namaściłeś mi głowy olejkiem, a ona wylała na moje stopy drogocenne perfumy. Ponieważ wybaczono jej wiele grzechów, okazała wielką miłość. Temu zaś, komu mało się wybacza, okazuje niewielką miłość. Od kiedy to Jezus klasyfikuje wielkość grzechu? Wielki grzech i mały grzech. Przecież wiemy, że tak nie jest. Grzech jest grzechem. I za każdy grzech jest jednakowa kara. Moi drodzy, bo Jezus tutaj nie klasyfikuje, nie mówi o wielkości grzechu. Mówi o świadomości grzechu. Oto ten faryzeusz nie miał świadomości grzechu lub miał ją bardzo małą. I dlatego jego miłość do Jezusa była mała lub żadna. A ta kobieta miała świadomość tego, z czego ją Bóg wyrwał. Ta kobieta miała świadomość okropieństwa swego stanu. Miała świadomość tego, w czym tkwiła. Jak była upaplana w grzechu, ona miała tego świadomość. I dlatego tak bardzo miłowała w efekcie przebaczenia jej tych grzechów. A ten faryzeusz nie miał tej świadomości. A więc myślę, że to jest również bardzo ważne podkreślenie, kwestia naszej miłości. Jeżeli nie pamiętamy, nie rozumiemy okropieństwa naszego grzechu, z czego nas Bóg wyrwał, to też łatwo o tym zapominamy i nasza wdzięczność i miłość do Boga jest taka sobie. Dobrze, ale to tak było troszkę tytułem wstępu, bardziej ogólnie o grzechu. Chociaż cały czas będziemy mówić w tej orbicie cudzołóstwa, ale bardziej ogólnie. W ogóle to dzisiaj będę mówił troszkę bardziej chwilami tak teologicznie jak do tej pory, a za chwilkę bardzo praktycznie. I to bardzo praktycznie. I trochę się tego boję. Nie boję się głosić, ale boję się, czy zostanę dobrze zrozumiany, czy wy mnie dobrze zrozumiecie. To jest jedyna moja obawa. Ale to za chwilkę. Wróćmy do tekstu. Raz jeszcze. Słyszeliście, iż wam powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Moi drodzy, Jezus zwraca uwagę, przekierowuje myślenie tamtych słuchaczy i nas dzisiaj również, że chorobą jest chore serce, a nie czyn, który został jakby sfinalizowany. Że problemem jest chore serce, które doprowadziło do cudzołóstwa. Chorobą jest grzech w sercu, a nie symptom. Wiecie, tak to jest, że symptomami problemu z sercem są różne. Czytaliśmy poprzednio o morderstwie, dziś o cudzołóstwie, o kłamstwo, zazdrość i tak dalej, i tak dalej. To są symptomy. To nie jest choroba. Choroba jest to, co trawi serce. Tam jest problem. Wiecie, jak to jest z fizyczną, taką mówię o życiu codziennym chorobą. Niektóre choroby mają objawy. Niektóre choroby mają poważniejsze objawy, niż one są. Prawda? Czasem jest zwykła grypa, a człowiek jest wykończony. A nic takiego strasznego. Ale czasem bywa odwrotnie. Czasem rak trawi człowieka, a człowiek o tym nawet nie wie. Ale w każdym przypadku to nie zabija nas symptom. Jeżeli ktoś jest chory na nowotwór i nie wiem, ma, co tam, wymioty załóżmy, to nie te wymioty go zabiją, czy jakiś straszny ból, ale ten nowotwór, który go trawi. Bywa tak, że człowiek czuje się doskonale, nie ma symptomów. Jak się dowiaduje o symptomach, to czasem bywa tak, że do 2-3 miesięcy go nie ma. Od roku, czy półtorej, czy dwóch organizm był już trawiony chorobą, prawda? Podobnie jest w życiu duchowym. Symptomów na zewnątrz nie musi być. Nie musi być widocznego aktu cudzołóstwa, załóżmy, trzymam się tematu. Ale choroba może tkwić w sercu i nikt z nas o tym nie musi wiedzieć. Moi drodzy, grzech jest strasznie niebezpieczny. Grzech jest strasznie niebezpieczny, bo to jest taki piękny prezencik,
super zapakowany, tyle że w środku jest śmierć. Ale on jest przyjemny, on jest piękny, on jest taki, po którego chciałoby się sięgnąć. On jest zgodny pożądania, jak Biblia mówi. Pamiętacie, jak jest opisany owoc w raju, po którego sięgli? Godny pożądania. Ten owoc był godny pożądania. Wiecie, to na tym drzewie nie wisiał jakiś ogrych. To nie była suszka jakaś. To był owoc godny pożądania. To było coś pięknego. Już ślinka ciekła Ewie, jak go zobaczyła. To był owoc godny pożądania. Dlatego po niego sięgnęła. Nie sięgnęłaby po byle co. Dlatego taki jest grzech. Tyle, że tam był w środku była śmierć. I tak jest z grzechem. On jest godny pożądania. On jest piękny. On nęci. Ale w środku przynosi śmierć. Przypomina mi się świadectwo, czy taka sytuacja, którą jeden z pastorów opowiadał. Bardzo znany w Polsce pastor, więc może nie będę mówił jego nazwiska, chociaż tą sytuację on mówił na którymś z kazań, więc pewnie mógłbym to powtórzyć. Ale dla ostrożności nie będę mówił jego nazwiska, ale bardzo znana w Polsce osoba. Była to sytuacja, kiedy wracał z Ustronia, z naszego zboru. Co prawda nie z usługi, ale z seminarium teologicznego. No, lata temu już było. I wracał po tych trzech dniach pobytu tutaj seminarium teologicznym, pociągiem do domu, taki, wiecie, naładowany, taki uduchowiony, taki pełny zachęty, mocy. I siedzi w pociągu jakoś już późną wieczorową porą w tych separatkach, tam po sześć osób, ale że było mało ludzi, więc był sam. I nagle wchodzi kobieta. Kobieta godna pożądania. Mówił, że jak usiadła naprzeciw niego, to po prostu mu zaschło w gardle, nie potrafił się odezwać i nie potrafił nabrać oddechu. To był właśnie ten prezent. Przepięknie zapakowany. Godna pożądania. I sytuacja się potoczyła w ten sposób, że niewiele brakowało, aby się to źle zakończyło. Bo ona była przepiękna. I kiedy jeszcze zaczęła powolutku zachowywać się coraz bardziej prowokująco i chętnie, to on już miał plan, że w danym mieście wysiądzie, znajdą sobie hotel i parę godzin później wróci do domu. Nikt się nie dowie. Ale efekt byłby taki, że prawdopodobnie byśmy o nim nie słyszeli, że prawdopodobnie dzisiaj nie jeździłby po kraju z Ewangelią. Trudno by powiedzieć, jak jego życie by się potoczyło, ale tam była trucizna, pięknie opakowana. Bogu dzięki, że zdążył westchnąć do Boga i zawołać i Bóg dał mu sił, że się opamiętał, że sięgnął po Biblię, że wytłumaczył, kim jest i dlaczego nie. Ale do czego zmierzam? Że grzech tak wygląda. Że grzech jest dlatego tak bardzo niebezpieczny, że jest z reguły kuszący i piękny. W końcu, moi drodzy, musimy pamiętać, że grzech zawsze doprowadza do śmierci. Oczywiście, jeśli się nie zatrzymamy, jeśli go nie wyznamy, jeśli nie pokutujemy, zawsze doprowadza do tragedii, do czegoś najgorszego. Jeszcze raz przeczytajmy ten fragment, ale tym razem z innego tłumaczenia. I teraz już przejdziemy troszkę do rzeczy bardziej praktycznych. Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Mam pytanie. Czy każde spojrzenie albo przyglądanie się kobiecie jest grzechem? Tak nie odpowiadacie, nie kiwacie? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Moi drodzy, tak nie jest, a może zrobię generalne zaznaczenie. Będę mówił oczywiście tak, jak jest w Biblii napisane, czyli w tej relacji mężczyzna-kobieta. Więc mowa o tym, że to mężczyzna patrzy na kobietę. Ale pamiętajmy, że to dokładnie tak samo działa w drugą stronę.
Więc to jest uwaga do sióstr. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach to się wszystko zaczyna coraz bardziej wyrównywać. Więc pamiętajcie, nie będę to powtarzał, ale pamiętajcie, że to działa dwie strony. Więc samo stwierdzenie faktu, że kobieta jest piękna, albo tu ten raz powiem, że mężczyzna jest przystojny, to jeszcze nie jest problem. To nie jest problem. My drodzy, mamy oczy, Bóg nas stworzył, widzimy i to nie jest żaden problem, jeżeli mężczyzna popatrzy i po prostu stwierdzi, jest piękna. Problem w tym, jak pisze tutaj w tym nowszym tłumaczeniu, jeżeli patrzy pożądliwie. Tu się zaczyna problem. Myślę, że chyba nie trzeba nam tłumaczyć, co to znaczy spojrzenie pożądliwe. To jest takie spojrzenie, w którym zaczynają już grać emocje. Kiedy już zaczyna coś się wewnątrz ruszać. Kiedy wyobraźnia zaczyna pracować. Wiecie, powiem to może tak bardzo, bardzo, bardzo brutalnie, czy tak ostatecznie, czyli ten jakby, nie wiem jak to nazwać, no najmocniej powiem jak się da, że to spojrzenie pożądliwe to jest tak, jakbym chciał powiedzieć, no chciałbym, ale nie mogę. To jest to, najdalej posunięte. Moi drodzy, raz jeszcze mówię, że samo spojrzenie to nie jest problem. Kobiety są piękne. To jest prawda. To jest cud Bożego stworzenia. I tak na marginesie powiem, że jest czasem problemem, że one o tym nie wiedzą. Niektóre oczywiście. To jest czasem problem. Potem rodzą się kompleksy. Piękna kobieta stoi przed lustrem i zamiast dziękować Bogu za to, że ją cudownie stworzył, tak jak w tym psalmie, którym dzisiaj Dawid zacytował, to się samo biczuje. Tu za dużo, tu za mało. I kompleksy. Niepotrzebnie, ale to jest zupełnie inny temat. Moi drodzy, więc raz jeszcze mówię, że problemem jest to, kiedy mężczyzna zaczyna patrzeć na kobietę, ale pożądliwie. I tu jest problem z pożądliwością jego serca, z chorobą jego serca. Moi drodzy, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że mężczyzna patrzy na kobietę pożądliwie, to nie jest problem kobiety, tylko mężczyzny. Ja wiem, że wielu może się oburzyć. Ja wiem, że wielu mężczyzn zaraz się tłumaczy tym, że kobiety się prowokująco ubierają, że wyzywająco się ubierają, że miniowa taka, że hej, dekolt taki, że nie wiem, że więcej jest odkryte niż zakryte. No i co? No i jak? Zresztą, zwłaszcza latem. No i jak? No przecież mamy oczy. Nie. Problem jest w sercu. Nie w stroju. Mówię to raz jeszcze. Jestem o tym całkowicie przekonany. To nic nie zmienia. Nie można się tłumaczyć, że się zostało sprowokowanym. Dowód? Choćby Betrzeba. Czy Dawid się tłumaczył przed Bogiem, że Betrzeba miała za krótką sukienkę? Czy Dawid się tłumaczył, że Betrzeba miała taki dekolt, a jak siadła w tej miniowie za pianinem, to już nie wytrzymał? Nie. Ona nie była tylko ubrana zbyt kuso, ona była naga. I to jeszcze się kąpała. Dodatkowo pobudza zmysły. I Dawid nie miał żadnych wątpliwości, kto tu jest winien. I stał przed Bogiem i pokutował. I mówi, w moim sercu jest problem. Więc nie można się tłumaczyć w ten sposób. Oczywiście muszę tutaj wtrącić uwagę. Muszę wtrącić uwagę, bo żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Absolutnie, moi drodzy, takie wyzywające, zbyt kuse ubranie, zwłaszcza w kościele, a zwłaszcza w służbie, jest absolutnie naganne. I mówię to jako pastor. Jestem o tym całkowicie przekonany, że zbyt prowokujące ubranie, a zwłaszcza na scenie, jest naganne. Tak i amen. I tu nie mamy co dyskutować. Ale z drugiej strony
Nie chcę tego tematu rozwijać, bo to jest zupełnie inny temat. Ale ja zmierzam do czegoś innego, że my mężczyźni nie mamy prawa się usprawiedliwiać, bo problem jest tutaj, problem jest w sercu. A ten drugi problem, no to, że tak powiem, Bóg ich rozliczy. A my musimy też swoje robić, czyli mówić im o tym. Moi drodzy, powiem jeszcze jedną myśl, która chyba idzie jeszcze dalej. I chciałbym być dobrze zrozumiany przez was. Kochani, jest to temat cudzołóstwa. Tak, jest to temat ogólnie grzechu. Za chwilkę do tego znowu powrócę. Znowu będę mówił bardziej ogólnie w kwestii grzechu. No ale nie możemy uciec od wątku, od głównego tematu, jakim jest cudzołóstwo. A więc troszkę jeszcze chcę zgłębić tą myśl. I to, co teraz powiem, to w zasadzie powinienem powiedzieć w innym miejscu. To w zasadzie powinienem powiedzieć na jakiejś spotkaniu dla małżeństw, bo to dotyczy wyłącznie małżeństw, ale pewnie nie będę miał takiej okoliczności, takiego sposobności, żeby w tym temacie akurat to powiedzieć. Troszkę małżeństw też tu jest, więc posłuchajcie. I mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany. Jest to na tyle delikatne, że posłużę się pewnym obrazem, symbolem, a myślę, że sobie sami to już dopiszecie i zrozumiecie jak trzeba. Nie chcąc być zbyt dosłowny, posłużę się po prostu obrazem. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tam, nie wiem, przed sklepem, gdzieś tam na jakimś straganie, gdziekolwiek jest wystawione jakieś przepyszne jedzenie, jakieś smakołyki, które pachną z daleka. Obojętnie co, czy to, nie wiem, świeżusinki, chlebuś, czy jakieś inne smakołyki, które pachną z daleka. I to sobie tam stoi na tym straganie. Teraz powiedzcie mi, kto będzie miał większą pokusę, żeby po to sięgnąć? Kto będzie miał większą pokusę, żeby tam dziobnąć czy ukraść? Czy ktoś, kto jest głodny lub źle karmiony? Albo ktoś, kto jest syty? Kto właśnie pyszny obiad zjadł? No chyba odpowiedź jest jasna, nie? Że ten syty, ten dobrze najedzony, na to nawet niespecjalnie zwróci uwagę. No popatrzy, no fajne, smaczne i tyle. Tak jak powiedziałem, nie chcę być zbyt dosłowny, więc myślę, że mnie rozumiecie, co mam na myśli. Bo ten przykład dokładnie tak samo działa w kwestii naszej seksualności. Nie ma się co być zawstydzonym. Seksualność człowieka jest jego naturalną potrzebą. To Bóg nas tak stworzył. To jest Boży dar dla człowieka. Jak każdy Boży dar jest dobry, właściwy i potrzebny. Słyszeliście o jakimś Bożym darze dla człowieka, który jest niedobry? Co taka martwa cisza? Ludzie. Słyszeliście o darze Bożym, który jest niepotrzebny i zły? No nie. Więc tak samo i ten jest piękny, wspaniały i potrzebny. Problem w tym, że szatan też o tym wie. Kiedyś słyszałem takie fajne zdanie i powtórzę go tutaj, że szatan zrobi wszystko, żeby przed ślubem sprowokować młodych, czy narzeczonych, czy parkę, czy jakkolwiek, sprowokować do współżycia. A po ślubie zrobi wszystko, żeby ich przed tym powstrzymywać. A jeśli już, to żeby to nie było zbyt satysfakcjonujące. To jest jego metoda, bo wtedy wie, że łatwiej takich doprowadzić do cudzołóstwa. Choćby tylko w myślach, choćby tylko w oczach. A więc, moi drodzy, pamiętajmy o tym, mówię tutaj do małżeństw, pamiętajmy o tym, wyciągnijmy z tego odpowiednie wnioski. Jeśli jesteś mężczyzną, to posłuchaj. Zróbmy to, co zrobił Job. Cytuję tutaj teraz Księgę Joba 31:1. Zawarłem umowę ze swoimi oczami, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Pamiętacie ten tekst? Jest to w Księdze Joba 31:1. Zawarłem umowę, i to jest do nas, mężczyźni, słowo, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Ale dla kobiet bym to troszeczkę zmienił. I powiem tak, że potrzebna jest podobna umowa, że nie będą się bawić naszymi emocjami, czy swoimi emocjami i nie będą się bawić emocjami innych. Myślę, że wystarczy tych
rzeczy bardziej praktycznych. Przed nami jest ciekawe zdanie, powtórzone dwukrotnie. To jest werset 29 i 30. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłubię i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Dramatyczne zdanie. Wyobrażacie sobie to tak? Bo tak przeczytać sobie. Ale wyobraźcie sobie kogoś, kto rękę odrąbuje. Albo nożem w oko swoje. Masakryczny przykład. To jest dramatyczny obraz. Czemu Jezus używa tak drastycznego obrazu? Bo jest drastyczny problem. I dlatego go używa. Oczywiście nie możemy brać tego dosłownie, nie możemy brać tego literalnie. Mówiłem już o tym poprzednio. Mówiłem o tym poprzednio, jak ten przykład podawałem, jak gdzieś tam na hutnicze jeszcze ten brat przyszedł starszy z opaską na oku. Wyglądał jak pirat. I mówił, że dlatego, bo ma problem z pożądliwością. No śmieszne. Ośmieszał siebie i w ogóle to słowo. Gdzieś tam wyczytałem w międzyczasie, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było jakieś takie stronnictwo, które tak robiło. Było wiele ludzi pokaleczonych, bez rąk, bez oczu, bo literalnie traktowało to słowo. Również i niektórzy chętnie traktują literalnie to słowo z tym nastawianiem policzka. Moi drodzy, powiem taką generalną uwagę. Może nam to się przyda, bo wiecie, jest mnóstwo różnych nauczań w internecie i wiele różnych rzeczy można usłyszeć. Powiem tak, że każde nauczanie, które powoduje, czy jakby prowokuje, czy prowadzi nas do jakichś nienaturalnych zachowań, nie jest od Boga. Jezus jest tak naturalny. Jezus jest taki ludzki, taki normalny, że każde zachowanie, które prowadzi do jakichś dziwnych wynaturzeń, czy dziwnych rzeczy, to nie jest Ewangelia. Na to uważajmy. Poza tym sam fakt, jeżeli by to brać literalnie, to jaki to ma sens? Jeżeli wyłupię prawe oko, to lewym widzę to samo. Co mi to pomogło? Jeżeli odrobię prawą rękę, to lewą mogę zrobić to samo. Więc oczywiście nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby robić to w sensie dosłownym. Jezus używa tutaj prawą rękę, prawe oko. I choć Biblia jest tak skrótowa, tak wiele rzeczy jest gdzieś pominiętych lub napisanych skrótem. Całe kazanie na górze zajmuje nam przeczytanie gdzieś 15 minut. A przecież ono musiało trwać i trwać i trwać. To zaskakujące jest to, że Jezus to powtarza dwa razy. Przecież mógł to powiedzieć raz. Mógł powiedzieć, że jeżeli ręka lub oko i dalej. A on to powtarza dwa razy. To jest tak ważne, to jest tak mocne. Czemu prawa? No prawa ręka wydaje się być i dla nas ważniejsza, przynajmniej dla praworęcznych. Ale w tamtych czasach chyba leworęczni nie istnieli jeszcze, więc dla nich prawa ręka to była oczywistość. I zdaje się, że prawe oko też było czymś lepszym niż to lewe. Zanim wejdziemy w szczegóły, chyba już nie dzisiaj, ale zanim wejdziemy w szczegóły, to chciałbym, żebyśmy uchwycili taką ogólną myśl, taką generalną myśl, co tu Jezus chciał w tym powiedzieć. Dlaczego stawia tak drastyczny obraz? Jaki jest taki ogólny przekaz, zanim zajmiemy się szczegółami? Więc mogę powiedzieć, że tym takim generalną myślą tego, co Jezus powiedział w tym obrazie, to jest taka myśl, że choćby grzech wydawał ci się nie wiem jak atrakcyjny, choćby grzech wydawał ci się nie wiem jak przyjemnym, choćbyś nawet nie wiem jak lubił ten grzech, czy kochał wręcz, to za wszelką cenę się go pozbądź. To za wszelką cenę go odrąb. Bez względu na koszt. Bez względu na ból, jaki to sprawi.
bez względu na krwawienie, jakie to może sprawić. Po prostu grzech, o którym mówiłem wcześniej, ze swoją całą okropnością, musi być odcięty. Bez względu na koszty. Bez względu na to, jak to może zaboleć. Wiecie, wielu ludzi jest chrześcijan, Bożych dzieci, którzy mają problem z grzechem. Czasem z jakimś jednym uporczywym. Różnie. Może z pożądliwością, o której dziś rozmawiamy. Może z, no, z czymkolwiek. No, nie będę tutaj plejady grzechu wymieniał. Bywa tak, że go wyznają i powraca. I wyznają i powraca. Czasem dochodzą do tego, że już nie mają siły, że już wręcz mają wstręt do samych siebie. Czemu nie potrafią? Czemu nie potrafią skończyć z nim? Przecież jest moc. Problem, wiecie, w czym tkwi? Że tak naprawdę go nie znienawidzili. Problem w tym, że go tak naprawdę lubią. Problem w tym, że on sprawia jakąś przyjemność. Bo gdy człowiek znienawidzi grzech, to z Bożą pomocą się go pozbędzie. Psalm 97, werset 10 mówi tak. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Wiecie, to jest poważna sprawa. Mieć w nienawiści zło. Mieć w nienawiści grzech. Często jest tak, że Boże dzieci nie mają w nienawiści grzechu. Bo wydaje się im, że tam wszyscy tak robią. Co to takiego? Ale zło trzeba nazwać po imieniu. Grzech jest grzechem. I nieważne, jak wielki lub jak mały w naszych oczach, Biblia mówi, miej w nienawiści zło. A kiedy go mamy w nienawiści, to wtedy możemy się go też pozbyć z Bożą mocą. Wiecie, radykalizm słów Jezusa, radykalizm tego obrazu, tego drastycznego obrazu odrąbania ręki czy wyłupywania oka, też niesie w sobie też taką myśl. Jakby Bóg chciał nam powiedzieć, zobacz. Zobacz, ile to kosztowało Bożego Syna. Ile to Bożego Syna kosztowało, abyś ty mógł być wolny od grzechu. Zobacz, poszedł na tą ziemię. Zobacz, poświęcił wszystko. Tylko po to, żeby było zwycięstwo nad grzechem. A ty się z nim bawisz? Popatrz na ostatnie chwile Pana Jezusa. Na Jego cierpienia. Popatrz na chwilę w ogrodzie Getsemane, kiedy toczył straszny bój. Taki straszny bój, że pękały naczynka krwionośne na Jego czole. Z wysiłku, z emocji, z walki, z bólu. Dlatego pot był jak krew. Tylko dlatego, abym ja i ty mógł być wolny od grzechu. Jak mogę bawić się grzechem? Jak mogę nie widzieć, jak grzech jest straszny, jeżeli Jego to tyle kosztowało? A kiedy pomyślimy o Jego zmasakrowanym ciele, o biczach, które rozrywały Jego plecy, w końcu o krzyżowaniu, wszystko tylko po to, aby było zwycięstwo nad grzechem, abyś mógł być wolny, abym ja mógł być wolny. A ja mam odwagę bawić się grzechem i nie dostrzegać tego, jaki on jest tragiczny i do czego może mnie doprowadzić i jak strasznie rani Boga. A więc Pan Bóg, Pan Jezus daje tak drastyczny obraz. Zerwij, odetnij, bez względu na koszty, bez względu na cokolwiek. Jezus tutaj nie kategoryzuje grzechu na wielki i mały. Nie kategoryzuje, czy to jest popełnione cudzołóstwo, czy to jest tylko spojrzenie, w którym zawarte jest pożądanie. Ale mówi, odetnij. Odetnij. Czy ten w tym temacie, czy w temacie jakiegokolwiek innego grzechu. Każdy grzech, jakikolwiek by on nie był, to choroba serca. I Bóg mówi, odetnij. Bez względu na koszty.